Bardzo dziękujemy. Teraz przejdziemy do troszeczkę wcześniejszej epoki, a mianowicie do epoki baroku. W tej epoce tworzył taki kompozytor, który się nazywał Antonio Vivaldi. Był nazywany Rudym Księdzem i stworzył on jedną z najbardziej znanych kompozycji chyba na całym świecie, a mianowicie Cztery pory roku. My dzisiaj dla Państwa zagramy pierwszą część Wiosny i chciałabym, żeby Państwo zwrócili uwagę, że nadal będzie ten taki charakterystyczny podział, że prym będą wiodły pierwsze skrzypce. Zresztą jest to bardzo istotne w naszym zespole. Nie wiem, czy Państwo tutaj są w stanie to zauważyć, może czasami słychać na mikrofonie, że wszystkie nasze wejścia, zwolnienia pokazuje właśnie tutaj Maksymilian, często ruchem czy oddechem. I właśnie tak jest w tych kompozycjach, że cały czas prym będą wiodły pierwsze skrzypce. Utwór Wiosna, jak i wszystkie cztery pory roku, które skomponował Antonio Vivaldi, są muzyką ilustracyjną, które mają ilustrować, co podczas tych pór roku się dzieje. Tutaj podczas tej pierwszej części słychać wiele różnych odgłosów ptaków. Bardzo dziękujemy. Tutaj również było słychać ten podział, że prym wiodły pierwsze skrzypce, natomiast pozostałe instrumenty towarzyszyły, ale wykonywały też określoną rolę. Wiolonczela ze względu na swoje najniższe
brzmienie, wykonywała funkcję basową, podporę. Natomiast środek, czyli drugie skrzypce oraz tutaj koleżanka na altówce, wypełniały środek harmoniczny, żeby to wszystko ładnie współbrzmiało i żeby można było tutaj usłyszeć wiele bardzo ładnych akordów. Teraz przejdziemy do utworu kompozytora rosyjskiego Aleksandra Borodina, który był chemikiem, a z zamiłowania był muzykiem i kompozytorem i był zawiedziony, że głównie znany jest z tego, że jest właśnie kompozytorem, a myślę, że to błędne, dlatego że komponował bardzo, bardzo piękne utwory. My wykonamy dla Państwa Nocturne Aleksandra Borodina z kwartetu smyczkowego. Nocturne, czyli taki utwór o nastrojowej, poetyckiej atmosferze. I tutaj właśnie będą mogli Państwo zauważyć, że kompozytorzy nie zawsze stosowali to standardowe podejście, że najważniejsze są pierwsze skrzypce. Tutaj będzie zupełnie inaczej. Piękną, nastrojową melodię rozpocznie wiolonczela. Dopiero później zostanie ona przejęta przez pierwsze skrzypce. Później nastąpi fragment dość burzliwy, gdzie wszystkie instrumenty będą się wymieniały, a na końcu tak naprawdę pierwsze skrzypce wrócą do tej pięknej melodii, a drugie będą próbowały pięknie po nich naśladować.
Thank you.